Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, od kilku tygodni na Netflixie króluje serial Squid Game, który polega na tym, że osoby, które nie mają w życiu nic do stracenia, biorą udział w bardzo chorej grze. I w dzisiejszym odcinku razem z JJ-ką oraz Wizami weźmiemy udział właśnie w czymś takim. W dzisiejszym odcinku będziemy walczyli aż na trzech mapach nawiązujących do filmu Squid Game i zobaczymy, kto z nas wygrałby parę miliardów wonów, a kto odpadłby od razu. Jeżeli oglądaliście już serial Squid Game, zostawcie łapeczkę w górę, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, no to koniecznie musicie nadrobić, bo to jest naprawdę mega fajny film. Ja tak go oglądałem, tak byłem wciśnięty i sparaliżowany, bo cały czas była akcja i nie wiedziałem, co się stanie, więc każdemu polecam. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, która z konkurencji w Squid Game według was była najbardziej drastyczna i przy której zakryliście oczy. Jeżeli chcecie, aby tryb kreatywny powrócił na mój kanał i żebym rzucał na przykład raz w tygodniu jakiś odcinek z tej serii, no to 10 tysięcy łapek i macie to załatwione. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. Pamiętajcie, jeżeli robicie jakieś zakupy, możecie użyć mojego kodu FARRELL w sklepie. Was to nic nie kosztuje, a mi naprawdę dużo pomaga. A teraz zaczynajmy. Moi kochani, jest dzisiaj ze mną JJ-ka oraz Wizowie. Siema. Hej. I zobaczcie, gdzie jesteśmy. Jeszcze jesteśmy w poczekalni przed pierwszą rundą w Squid Game. Kto was oglądał Squid Game, zostawił łapeczkę w górę, a kto nie oglądał, no to musi nadrobić, bo to jest przekozacki film. Zaczynamy pierwszą rundę, schodzimy z naszych łóżek i zagramy w jaką grę, JJ-ka, na początku? W ciuciu babkę. Ciuciu babkę, sama jesteś no, ciuciu tak babka. To się, tak to się raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy, a nie ciuciu babka. No w sumie tak. Dobra. No właśnie. Polega to na tym, że tamta z przodu postać nas zabija, kiedy idziemy na czerwonym. Teraz jest czerwone światło i nie możemy drgnąć. Kiedy jest zielone, jak w tym oto momencie, biegniemy. 3, 2, 1, stoimy. O nie, dostałam! Nie ruszajcie się. Zginęłam od razu. Ani troszeczkę się nie ruszajcie. Osoba, która pierwsza przebiegnie, wygrywa 1000 V-dolców. No jestem ciekawy, co z to wyjdzie. Okay. Nie, no ja padłam drugi raz. Masz napisane, zielone światło, green light. Wiem. Teraz jest czerwone, trzeba stać w miejscu. Nawet nie wolno myszką ruszyć, bo od razu zostajecie zabici. Dobra, dobra, dobra. Hop, okej. Okay. Ej, trzeba się zatrzymywać, jak już jest ostatnia sekunda. Tak, nie, tak, tak, tak. I też za szybko nie wolno się zrywać, bo inaczej się podpalisz i zginiesz. Dobra. Jeszcze chyba nikt nie odpadł, co? Dobra, biegnę. To same totalne rzeczy ja tutaj. Ja jestem chyba na samym końcu, nie? Boję się spojrzeć do tyłu. Nawet nie ruszaj myszką, bo pewnie cię zabiję. Czy my jesteśmy w połowie dopiero? Nawet nie wiem, czy jesteśmy w połowie. Okej, okay, biegną. O kurczę! Ojejku! Teraz to będzie wyścig. Magic. Teraz będzie wyścig, bo tutaj mamy... Już... Przyspieszenie, o nie! O kurde, co jest? Nie wiem, ja staję w miejscu. Ja biegnę. Biegniesz? Nic się nie dzieje, no. Nic się nie dzieje. Dobra, to ja też zrobię uniki w takim razie. Ej, to jest... Wow. Czy trzeba to zebrać? O co tu chodzi? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Gry, biegnie pierwszy, będę. Się zatrzymaj, to będzie pierwszy. Ja czołg! Nie, rozwyprzedził mnie! Zdobyłem to? Jestem i co? Prawie, jestem. Pierwsza porażka, runda? Czemu porażka? Czekaj, czekaj, kto wygrał? Gry Alex Tube wygrywa 1000 V-dolców. Nice, dobieg jako pierwszy. Dobrze, moi kochani, czas na drugą rundę. Tym razem gramy na innej mapie. Zamiast tej przeklętej laleczki jest pan pomidor, który się patrzy, nas podświetla i wtedy te boty, które znajdują się na balkonach u góry, do nas strzelają. Więc biegniemy. Uważajcie, macie tylko jedną szansę. Okej. Okay. O, Maciuś, przykro mi, niestety zostajesz w tym miejscu. I tam ktoś jeszcze też został podświetlony, nie wiem kto. Dobra, nie widziałem. Dani zostaje w miejscu. A my lecimy dalej. Dobra. O kurczę, coś długo się nie odwraca teraz. Ryzykuję, Luka, no niestety. Odpadasz. Dobra. Ja lecę teraz, hop. Dobra, jestem za tym płotkiem. Patrzy się, wariat. JJ-ka, jak ci idzie? Gdzie ty jesteś? No ja oczywiście już odpadłam, bo ja nie wiem, nie potrafię tego przejść. To jest za trudne. Czyli byś od razu próbowałam. Zginęła. Od razu byś zginęła w Squid Game. Za daleko od siebie są te barierki, to jest bez sensu. Dobra. Dobra, ja lecę. Jestem już dosyć daleko i mnie jeszcze nie podświetliło. Jak tam wam idzie, widzowie? Dobra, Farrell, dawaj, 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 kucaj, 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 kucaj. Dobra, udało mi się. Czyżby
Czyżbym przeszedł jako pierwszy? Dobra, dobra, dawaj Farel. Jestem. Okej. Extreme player. No widzę cię, że jesteś już dosyć daleko. Dobra, on się nie patrzy. Ja na razie nie idę. Muszę wyczekać dobre miejsce. Odpowiedni moment trzeba wyczekać. Op! Lecę, 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 lecę. Okej, jedno. Nie! Kurde! Walą do mnie! Się dostanę, na pewno dostanę zaraz! Extreme player wykorzysta szansę, jak do mnie walą i przebiegnie? Extreme player, to jest twoja szansa, nie? Walą do ciebie, uważaj! Chowaj się za barykadę. Nie biegnij jeszcze, a ci powiem kiedy. Niech on się spojrzy raz i dopiero wtedy przebiegasz. Jeszcze nie? Teraz! Lecisz, stary, lecisz, lecisz, uda ci się! Udało mu się! Udało mu się! Tak jest! Brawo! Dobra, ja i tak byłem już trupem, niestety. Extreme player zwycięzca drugiej rundy, a teraz przyszedł czas na totalnie inną grę. Let's go! Dobrze, moi kochani, czas na kolejną rundę. Tym razem z JJ-ką zmierzymy się w przeciąganiu liny. Spójrzcie, jak to przekozacko wygląda. Jest to idealnie odzorowane jak w Squid Game. No, piękna sprawa, JJ-ka. Łap się za linę, łap się za linę. Boję się! Za 3 sekundy cię przeciągnę na swoją stronę, no i niestety spadniesz. Zrobiłeś. No po prostu ciągnąłem linę, prosto! Nie, no powtórka. Dobra, dam ci rewanż. Dobra, daję ci JJ-ka rewanż. Dobra. Ja mam faktycznie więcej krzepy w łapie, a może sobie stanę dalej i po prostu oszukam system? Ej, proszę nie oszukiwać, tak? Okej, okay, łapię się liny. Tak? Łapię się liny. 3, 2, 1. Dobra, ciągnę. Ciągnę! Ciągnę! Jak ty to robisz? Ty masz jakąś technikę? Żadna, po prostu naciskam i bez tyle. Sensu to jest w ogóle. Dramat. Jeszcze raz. Ostatnia szansa. Ewidentnie, JJ-ka, ewidentnie się nie nadajesz do Squid Game, nie? Nie wygrałabyś żadnego grosza. Dziobądź. Dziobądź. Teraz staję na środku. Dobra, dawaj. Zobaczymy. No, lecimy. Lecimy. Nie! Nie! JJ! Nie! I co? Kto by nie wygrał ani grosza? No właśnie, racja. JJ-ka jest najlepsza po prostu. Wychodzi na to, że JJ-ka niestety nie wygrałaby ani jednego złamanego wona. Ja może bym troszeczkę powalczył, ale wątpię, że doszedł do finału. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrybujcie kanał. Wbijajcie na pixshop.pl po przekozackie koszulki. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!